skandalem mieszkania archikonfraternia swojego święta patronalnego, święto niepokalanego ojca Najświętszej Marii Panny, przyjmuje w członku w tym roku zgromadzenie obrońców przy jego doradztwa Wolomira Mędryckiego. Proszę księdza kapelana o przyjęcie jego ślubowania i równocześnie potwierdzenie uchwały zgromadzenia ogólnego. Proszę brata o składanie ślubowania tam. Niepokalanie poczęta Najświętsza Mario Panno, Matko Boża, ja Sławomir Mędrycki obieram Ciebie dziś za Panią Patronką moją i obiecuję oraz postanawiam służyć Ci w tej archikonfraternii. Obiecuję oraz postanawiam służyć Ci w tej archikonfraternii. Błagam Cię pokornie, abyś mnie policzyła między sług Twoje i była mnie przychylną we wszystkich potrzebach moich, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Powagam Boga Wszechmogącego, błogosławionej Maryi, Panny Świętych Apostołów, przyjmuję Cię, drogi bracie, do archikonfraternii literackiej niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy tej świątyni od dawnych czasów i czynię Cię uczestnikiem wszelkich dobrych uczynków, wszelkich łask i odpustów tej archikonfraternii nadanych, abyś za życia i po śmierci wielorakimi zasługami świętych, wsparty, mógł otrzymać nagrodę żywota wiecznego. Bogu niech będą dzięki. Z położenia naszych imieniu Pana. Będzie pobożnie ponosił, był przypomnieniem godności chrześcijańskiej i tarczą wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjmij, bracie, tę oznakę jako znak przynależności do archikonfraternii literackiej i symbolem woli wypełniania zadań, jakie określa jej statut. Z położenia nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Panie Boże nasz, pobłogosław tym wszystkim, którzy tę poświęconą świecę będą przechowywać albo jej używać. Powodza ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjmij, bracie, tę świecę jako symbol wiary w Bogu, miłości ku Najświętszej Marii Panny, nadziei przyszłego szczęścia, aby życie Twoje, pełne cnót i dobrych uczynków, przyświecało innym drodze z Panem. Zachód.